Witam serdecznie. Dziś przygotujemy chleb żytni na zakwasie. Tutaj Państwo widzą właśnie zakwas żytni, który żeśmy wcześniej przygotowali. Jak żeśmy to zrobili, to można sobie podejrzeć na naszym kanale. W tym momencie odmierzamy 300 g tego zakwasu. To będzie podstawa do naszego chleba. Dolewamy przygotowaną wodę. Mąkę pszenną. Oraz żytnią. Dodajemy sól. A na sam koniec ziarna słonecznika. I teraz najtrudniejsza czynność. Musimy wszystko dokładnie ze sobą wymieszać. Jeżeli mieszając zauważymy, że konsystencja jest za rzadka, no to podsypmy to mąką żytnią. Jeżeli jest konsystencja za gęsta, to podlejmy wodą. Podczas mieszania dodajmy jeszcze łyżkę oleju. Ciasto zachowa dłużej wilgotność i świeżość. Ciasto musi być luźne, nie za gęste. Konsystencja takiego pasztetu. Kiedy wszystko ze sobą już wymieszaliśmy, smarujemy tłuszczem naszą foremkę, do której będziemy przekładać ciasto, a później górę wygładzimy szpatułką. Myśmy do wypieku naszego ciasta użyli keksówki, ale rodzaj foremki i kształt ciasta zależą od Państwa. Jaki Państwo sobie wymyślą, czy mają w domu, to od Państwa zależy. Nasze ciasto powinno pokryć połowę foremki. W tym momencie spryskujemy wierzch lekko wodą i odstawiamy do wyrośnięcia. Tutaj Państwo widzą już wyrośnięte te ciasto pod chleb. Jeszcze raz spryskujemy wodą, a na wierzch posypujemy słonecznikiem. Do wyrośnięcia to znaczy, że to ciasto musi podrosnąć do wysokości foremki. A tu mamy inspekcję, to żeśmy dobrze wszystko zrobili. Teraz nasze ciasto przygotowane wstawiamy do piekarnika. 230 stopni. Zapomniałam Państwu powiedzieć, że nasze ciasto rosło 4,5 godziny. Może rosnąć do 12 godzin, zależy to od zakwasu, od temperatury w powietrzu, więc się nie przeraźmy tymi 12 godzinami. Do piekarnika na spód położyliśmy miseczkę z wodą. I spód spryskaliśmy również wodą. I takie spryskiwanie dokonujemy średnio co 10 minut. Wtedy ta skórka naszego chleba będzie ładnie chrupiąca. Ciasto obracamy, żeby upiekło się ono równomiernie. Tak wygląda chlebek po upieczeniu w foremce. Teraz musimy go wyjąć, żeby wystygł. Jeżeli zobaczymy, że boki naszego chlebka po wyjęciu z foremki są mało twarde, możemy chlebek jeszcze, ale już bez foremki, włożyć do piekarnika na 5 minut. Tu mogą Państwo usłyszeć, jak pięknie chlebek nasz chrupie przy krojeniu. Teraz wystarczy mi życzyć tylko Państwu smacznego i zapraszam na kolejne przepisy.